Siemaneczko, niedziela za 5:08, jadę na targowisko miejskie w Elblągu, pewnie już nie będzie, nic zobaczymy, przysunęło mi się trochę, pogoda jest fajna, miała być burza, brakuje mi po wczorajszym locie dwóch gołąbków, gołębie mi przestrzeliły, nie wiem czy złapałem piątkę. Ale ważne, że są gołębie. Czerwony tramwaj leci. Leci czy nie? Poszukane światło. Oszukane. 7:55, zaczynamy jak rynek u nas. Nie będzie. Nie będzie. Może i będzie. Truskawki nie zeszły. Ja w czasie wyzerowałem. Dobra, szałeczka. Tam prosto jest świerkowa. Pewnie radio tylko będzie. No jak radio jest. O, ile truskawy zostało. Ile truskawy zostało. Ile truskawka, proszę pana? 16 zł. A jaka ładna, nie? Nawet. Malinka 8, czereśnia 16. Malinka 8. Kury, jeszcze mamy. Targowisko miejskie w Elblągu. Zapraszamy. Tutaj kurki, kurki, koguciki. Dobra. Chodzi. Oj, u nas targowisko 8 godzina, tak wygląda. O 8 rano, no nie ma sensu przyjeżdżać. Nie wiem co oni. Ale coś nagramy. Jeszcze ba... Bociany. Ty, gdzie ten rynek? Gdzie ten rynek? Co? Chyba rano nie ma nikogo? Kurwa, ja dopiero też przyszedłem. Ja spałem, nie mogłem ja się domówić. Ja pierdziule. A nie mogłem widzieć, co? Był rynek w ogóle? Ja dopiero przyszedłem, mówicie, tak jak przyszedłem, tak. Leszka z Motkela, czyli im gadać, a Leszek już mówi jedzie. Ja dopiero przyszedłem, a ty on, nie? O czapusz. To jest czapusz? No. A jak mają białe ogony? Całe białe? Białe ogony i białe lota. Tu weź fan z warszawski do niedzieli. Bo tutaj miał takie fan. No, są te. A cały ogon biały? A Rumun jak jest? Cały ma... czarny i ogon biały. Ale krótki dziób jak tipler. Ja wiem. Taki sam, nie? Ja tylko wiem. To ma dłuższy dziób. Do mnie weszła. Taki Rumun? Rumunka samica. Jaka? Prączko. Ale co kolor? Co? Kolor? Czarny. To może da Darka tego. Ale lata już. No. Dzień dobry. Co to za rasa tych, proszę pani? Nie wie pani? Nie,
A takie króliki to ile kosztują? 30. Co to za rasa? To jest skrzydłka. Belga z kimś, tak? Spóźniłeś się trochę, cześć. Zaspałem, wstałem dopiero. Był rynek duży? Czy sporo było nawet. A gdzie oni się tak spieszą do domu, nie? No, 8 godzina oni się spieszą. Niedziela. Niedziela. Do baby chyba, nie? Żeby gadała. Co tutaj zobaczyć? Tu mamy króliczki. Będą w gazecie, będą w gazecie, kolego. Będą w gazecie. O, z telefonami nawet są, zobaczcie, panowie. Nawet są z telefonami. Ile takie pocztowe? 2 dychy. A pawiki? 5 za 100. 5 za 100, też 2 dychy. Mnie para jest starych i 3 młode. 3 młode. Na piasie. I 3 młode. A tu młode i stare, nie? Tak, kupiłem. A z obrączkami to z którego roku są? A to zależy. Zależy jaka obrączka. Ja nie pamiętam. Tak. Kolory są. 2021. To weź złap go, zobacz sobie. No. Złap go, zobacz, który rok jest. U mnie są 2021. Tutaj. O tu. Ty już mnie spierdolił. Który to teraz był? Nie. O tu jest ten. No, dobrze mówię. Ale jak to, wiesz jak? Jak oryginalna, nie? A to wlazła taka? No, nie wiściutka, samica mi wyszła. No. Ja nie zamykam, tylko wejdzie lata, cały czas. Ogarnie się, jak będzie mądre, to pójdzie. Ja pójdzie. A to co to za rasa, kolego? Mulemasy czy co to? Ty, co to jest za rasa? Mulemasy czy co to jest? Tak? No. Ile takich kosztują? 3 dychy jest sztuka. To też staropolskie? Tak. Kolory, nie? Macie ich, co? No jest, tylko nie chcę kupywać. A w Trzczewie byliście? Nie. A byłeś wczoraj? Nie. Co tam? Nie był. Trzeba jechać. Dawno już tutaj nie wiem, czy Krymeczek, bocianek. Ile taki bocian? Dobra, trzeba pakować, nie? Trzeba pakować. Tu zobaczymy, co mają. Klatka. Ile taka klatka? No, chóry już nie ma. Kurde, eleganckie. Duży był rynek? Duży rynek? A w Trzczewie? Lepszy? Dobra, panowie, tak to wygląda na targowisku miejskim w Elblągu. Szału nie ma, ale jeszcze zdążyłem coś nagrać. Cześć. Zdążyłem coś nagrać.
Tu truskaweczki. Truskaweczki. Dobra, ja uciekam. Gdzie Radek? Radek? Zostawiam, pójdzie, mówi, że było. Tam jest w samochodzie. Też ma parę tych na tipesie tu, nie? Ile takie bociany? Ile, Radziu, ile takie bociany u ciebie? Co? Ile to bociany? 5 dych para. 5 dych para. Obojętny kolor. Bawię 4 dychy. Pan Zamojski jest. Ty, ale słyszysz? W Malborku rynek ponoć otworzyli. Co? W Malborku rynek otworzyli z gębiami. Tak? No. Spytaj się Radka. On mówi. Czekaj, zaraz. Tutaj, o, brzemo cię opawię. Brzemo cię śpawię są. Po co ci to parka? Młody i para starych. Dobra, uciekamy. Szału nie ma. Pozdrawiamy. Do zobaczenia.